Cześć kochani, witam Was na pierwszych wakacyjnych warsztatach. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić piękną pracę plastyczną z rzeczy, które są już niepotrzebne, które mamy w domu. To będzie taka ekologiczna praca plastyczna. Zapraszam. Co będzie nam potrzebne? Słuchajcie, ja dzisiaj wykorzystam starą gazetę, rolkę po ręczniku kuchennym, może to być rolka po papierze toaletowym, patyczki po lodach, klej, nożyczki, będę potrzebowała trochę farby, więc oczywiście pędzelki. Słuchajcie, pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić drzewo z gazety. Będzie nam potrzebna gazeta. Słuchajcie, nie używam do tego nożyczek. Rwę to sobie, jak mi wyjdzie. W ogóle się nie przejmuję. Będziemy potrzebować kilka kawałków o takich dłuższych. Możemy później zrobić kilka takich krótszych. To, że będą się różniły na przykład grubością, nic nie szkodzi. I słuchajcie, biorę sobie taki oderwany kawałek gazety. Jeszcze go na pół zrobię. I popatrzcie, zwijam go. Obojętnie jak, zwijam. I teraz, popatrzcie, ona mi się trochę przerwała i nic nie szkodzi. To naprawdę w ogóle nie ma najmniejszego znaczenia. W rączkach ją ugniatam. Zależy nam na tym, żeby wyszedł nam taki rulonik. Tu może popatrzcie, trochę płaski, trochę porwany, nie szkodzi. Zamalujemy farbą, nic nie będzie widać. Szykujemy sobie takich ruloników dłuższych, krótszych, ile chcecie. To od Was zależy, jak Wasze drzewko będzie wyglądać. Ja mam tu, popatrzcie, przygotowane. Spójrzcie, że każdy jest inny. Powyginane, ten jest grubszy, te są chudsze. Nic nie szkodzi. A więc takie przygotowane ruloniki, słuchajcie, będziemy sobie przyklejać do naszej kartki. Dobra. Ja sobie wezmę, zacznę od najdłuższego. Patrzę mniej więcej, jak chciałbym go sobie, patrzcie, ustawić. I robię sobie ślad z kleju. Może na razie tak wystarczy. No i cóż, teraz biorę mój rulonik i go po prostu dokleju. Przytykam. Patrzcie, tu mi trochę za dużo i ja się niczym nie przejmuję. Nic nie będzie widać. O, zobaczcie. Delikatnie przyciskam. Gazeta nam odstaje i tak ma właśnie być. No to lecimy dalej. Kolejny. Na przykład tak go sobie tu przykleję. I kolejny. Ten mój klej nie chce. Dajcie go sobie tutaj. O, popatrzcie. Tak. Chwilkę przytrzymujemy, żeby on się do kleju przykleił. I dalej. Pamiętacie, że jak używacie Magica, to Magic robi się przeźroczysty po zakończonej pracy, jak wyschnie, więc nic w ogóle się nie dzieje, jeżeli cokolwiek nam gdzieś się obok ubrudziło. Za dużo, paluchem to zrobię.
O. Zobaczcie. Ciach. Dlaczego to jest nierówne? Bo drzewa są nierówne, moi kochani. I w ogóle się nie musimy tym przejmować. Dobrze. I ostatnie. Już będziemy kończyć pomału. Jedną sobie damy tutaj na przykład. Chwilę przytrzymujemy. Krótszy sobie damy tutaj. Bliżej, żeby nam zarysować pień drzewa. I ostatni możemy dać. O, myślę, że w ten sposób będzie dobrze. Zarys naszego drzewa pomalutko kończymy. O, jeszcze sobie tu przykleję, żeby mi się nic nie... nie rozpadło później. O, popatrzcie. Jeżeli coś nam się nie podoba, coś jest rzeczywiście za długie, możemy to urwać, możemy nożyczkami odciąć. Nic się nie dzieje. O, proszę bardzo. To jest nasz pień drzewa. Tutaj są korzonki, tu jest pień, a tu się zaczynają, słuchajcie, gałązki. No i co z takim drzewem należy teraz zrobić? Należy je delikatnie pomalować. Ja nie miałam gotowej farby brązowej, więc pomieszałam czerwoną i zieloną. Popatrzcie, i po tej gazecie teraz, o, widzicie? Maluję sobie brązową farbą, zamalowywuję sobie nasz pień drzewa. O. Oczywiście wy to zrobicie dokładniej. Ja to robię troszeczkę szybciej, żeby wam wszystko pokazać. Żeby nasz filmik nie był za długi, bo się zanudzicie. Więc ja tylko troszeczkę sobie... Widzicie, wyjechałam. Niczym się nie przejmuję. To i tak później na koniec będzie cudnie wyglądać. Wy możecie troszkę przeczekać, aż klej wyschnie. Też będzie to bardziej stabilne wszystko. Ale jak widzicie, u mnie wcale nie trzeba. Można od razu pomalować. Tak. Popatrzcie. No i jest sobie nasz pień drzewa. O. No i cóż, ale że mamy lato, moi kochani, no to taki pień bez liści to raczej nie bardzo. Więc do zrobienia liści, czy tej korony zielonej drzewa, możemy, słuchajcie, użyć sobie pociętej rolki po papierze toaletowym bądź po ręczniku papierowym. Bo wystarczy w zależności, jaką grubość chcecie. Mogą być grubsze, mogą być chudsze, popatrzcie, po prostu obcinam, delikatnie boczki zagniatam, żeby to była taka, patrz, żeby to była taka łezka. No i co? I mogę to albo przykleić, słuchajcie, bo możemy to po prostu sobie poprzyklejać, o, poukładać i później poprzyklejać i pomalować na zielono. Możemy zrobić to w ten sposób, ale możecie również wziąć sobie taką łezkę i możecie, tak, biorę, pokażę tu farbę, wezmę sobie trochę zielonej, nałożę na, tutaj na kant naszego listka i
popatrzcie, możecie po prostu porobić sobie pieczątki. I tak też będzie ładnie. Także ja zrobię troszkę tak, troszkę tak. Potrzebuję klej, żeby przykleić nasze listki. Smaruję kancik i przyklejam. Ciach. Smaruję kancik. I przyklejam. O. Słuchajcie, ja wam pokazuję, jak zrobić drzewo, ale może wy mnie zaskoczycie jakąś inną pracą. Ważne jest to, żeby na tych, do tego waszego obrazka wykorzystać rzeczy takie już niepotrzebne, które zazwyczaj trafiają do kosza na śmieci. A ja chciałam wam pokazać, a wy również możecie pokazać mnie, że jednak te rzeczy można wykorzystać jeszcze. Patrzcie. A tą stronę zrobimy sobie jeszcze pieczątką. Jeszcze dodaję farby. O, proszę bardzo. I te sobie mogę pomalować. Też nie robię tego super dokładnie, bo to właśnie też na tym polega. Bardzo ładnie to wygląda, słuchajcie. Jak to nie jest tak super ekstra idealnie pomalowane. O, popatrzcie. Daje nam to bardzo ładny efekt. Klej jest jeszcze troszkę mokry, to mi się listki jeszcze troszkę ruszają. Ale jak to wszystko wyschnie, to będzie drzewo już prawie gotowe. Co jeszcze, jak wyjdziemy teraz do ogrodu, pójdziemy do sadu, co widać na naszych drzewach? No oczywiście już zaczynają się owoce. Słuchajcie, jak zrobić jabłuszka? To będzie nasze drzewo, to będzie jabłonka, drzewo z jabłkami. No również słuchajcie, ze starej gazety. Kawałek odrywamy, zgniatamy i kulamy sobie kuleczkę. Większe, mniejsze, obojętnie. I taką kuleczkę sobie po prostu bierzemy i przyklejamy. Dobra, myślę, że wystarczy na razie. Jak widzieliście, całkiem przypadkowo je przyklejałam. Nie ma tutaj żadnego układu. Gdzie miałam ochotę, tam sobie przykleiłam. No i cóż, biorę teraz czerwoną farbę. Oj, troszkę mi się kapnęło. I maluję nasze jabłuszka. W waszym przypadku lepiej będzie, jak chwilkę odczekacie, jak jabłuszka się dokładnie przykleją, bo jak widzicie, troszkę się bardziej ruszają niż na przykład nasze drzewko, bo są to mniejsze elementy. O.
Dobrze, moje jabłuszka chyba żadnego nie ominęłam. Wszystkie są pomalowane. Słuchajcie, w moim sadzie, w moim osobistym, mam jeszcze biały płotek i taki również chcę tutaj wykonać, a zrobię go z patyczków po lodach, czy do lodów. Można takie w sklepie znaleźć w lodówkach właśnie z lodami. Myślę, że panie ekspedientki nie będą złe, jak się kilka weźmie. Bądź można takie oczywiście, słuchajcie, zamówić gdzieś w internecie. Też nie jest to problematyczne, ale na pewno teraz lato i jecie lody, to taki patyczek po zjedzonym lodzie również można sobie po prostu umyć i później wykorzystać do swojej pracy. Zobaczcie, jeszcze z drugiej strony. Też nie robię tego super prosto. Nieważne. Takie też nierówne rzeczy, słuchajcie, mają swój urok, także nie przejmujcie się. Patrzcie. O. Ja uwielbiam. Muszę sobie jeden pędzelek wyczyścić. Potrzebuję jeszcze do białej farby. Mój płotek będzie biały. Spójrzcie, nasza praca już jest prawie gotowa. Waszym zadaniem teraz jeszcze będzie, słuchajcie, co? Oczywiście dokończyć tło. Również do tego używamy farby i to już każdy jak tam sobie uważa. Będzie dokończał swoje drzewko. Także ja już się z wami żegnam i zachęcam do pracy, a efektami podzielcie się z nami w komentarzach. I tak oto, moi kochani, nasza praca już prawie gotowa. Wy oczywiście sobie dokończycie ją w domku. Na zakończenie chciałabym wam jeszcze przypomnieć, że codziennie od poniedziałku do piątku możemy się na zajęciach spotkać u nas w bibliotece. Co prawda w dobie teraz epidemii jest to troszeczkę ograniczone, ale 5 osób może przyjść zapisać się do mnie na zajęcia plastyczne. Trzeba się zapisać z rodzicem, później rodzic cię przyprowadzi i możecie u mnie zostać i razem możemy robić różne fajne rzeczy. Na naszej stronie internetowej jest cały plan, więc możecie sobie z rodzicami poczytać, przeanalizować i zobaczyć, które zajęcia wam się spodobają. Pierwsza grupa zaczyna się o godzinie 11 i trwa 50 minut. Pierwsze zajęcia, natomiast drugie od godziny 12:10 do 13 również 50 minut. Serdecznie was zapraszam i do zobaczenia. Pa!